Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Game News. Zanim zaczniemy, serdecznie zachęcam was do zostawienia subskrypcji na kanale, by nie ominęły was żadne nowości i życzę wam miłego oglądania. Profane właśnie ogłosiło najnowszą aktualizację swojego planu alfa na sierpień, w której zaprezentowano wiele postępów i zmian, które zespół zamierza wprowadzić. Aktualizacja została udostępniona na Discordzie i dostarcza obszernego przeglądu kierunków, w którym rozwija się gra oraz tego, czego gracze mogą oczekiwać w przyszłych miesiącach. W jednym z głównych punktów tej aktualizacji podkreślono zaangażowanie zespołu w słuchanie opinii społeczności. Firma Insane aktywnie współpracuje z graczami podczas cotygodniowych testów, zbierając cenne informacje, które wpływają na kształtowanie kierunku rozwoju gry. To współpracujące podejście podkreśla dążenie Profane do stworzenia gry, którą społeczność będzie oczekiwać z niecierpliwością. Aktualna roadmapa gry wskazuje znaczący postęp, a zespół niedawno zaktualizował planowane funkcje, aby lepiej przedstawić, nad czym obecnie pracują. Nowe funkcje, na których skupią się programiści, obejmą takie elementy jak wykrywalne umiejętności elementarne, mechanika imprezowa, szczegółowy samouczek, sklep gotówkowy w grze, integracja czatu głosowego oraz wierzchowce i mechanika oswajania. Warto zauważyć, że niektóre funkcje zostały całkowicie usunięte z planu. Twórcy tłumaczą, że były one przestarzałe i nie pasowały do obecnych kierunków rozwoju gry. Interesujące jest również to, że niektóre obszary, takie jak użyteczne miejsca, zostały połączone w obszar punkty kontrolne. Wszystkie te zmiany odzwierciedlają elastyczność zespołu Profane w reagowaniu na opinię społeczności i dostosowywaniu priorytetów w celu dostarczenia doskonałego doświadczenia gry. Gracze mogą spodziewać się coraz bardziej rozwiniętej i dopracowanej rozgrywki w miarę postępu prac nad grą. Nadchodząca duża aktualizacja do świata gry World of Warcraft o nazwie Dragonflight Fury Incarnate zaplanowana jest na 5 września. Wraz z tą aktualizacją pojawi się nowe, kompletnie świeże wydarzenie publiczne zatytułowane Dream Surges. Blizzard przygotował szczegółowe informacje dotyczące tego, czym to wydarzenie będzie, w jaki sposób będzie działać, jakie nagrody oferuje oraz jak wpisuje się w narrację gry. Nowe wydarzenie publiczne będzie wpływać tygodniowo na jedną z czterech pierwotnych stref Dragon Isles. Co 30 minut w wybranej strefie pojawi się duży portal Waking Dream, który rozpoczyna wydarzenie grupowe. Gdy zaangażujesz się w tę aktywność, otrzymasz bonus w postaci 25% do zdobywanych doświadczeń dla swojej postaci. Te portale to nie tylko takie typowe otwórz się, ponieważ oczywiście przyciągną one uwagę wrogów. Gracze będą musieli się zjednoczyć i działać wspólnie, aby stawić czoła druidom płomienia, zniszczyć ołtarze oraz eliminować przeciwników. W tym zadaniu pomocna będzie smocza jazda. Po zwycięstwie nad wszystkimi przeciwnikami i zniszczeniu ołtarzy, staniesz do walki z porucznikiem ognia, bossem tego wydarzenia. Pokonanie go przyniesie spadające z niego zwęglone szczątki żywiołów, które możesz zbierać, a następnie łączyć, aby stworzyć różnego rodzaju przedmioty, które na razie pozostają tajemnicą. W trakcie wydarzenia pojawią się także mniejsze portale Waking Dream. Są one odpowiednie dla rozgrywki solo lub w małych grupach, zapewniając, że każdy znajdzie dla siebie odpowiednią opcję. Jeśli w danej strefie nie będzie wystarczającej liczby graczy, nadal istnieją różne możliwości uczestnictwa. Społeczność darmowej gry anime MMORPG o nazwie Nostale otrzymała nowy, trwały serwer międzynarodowy. Ten nowy serwer obsługuje wiele języków i wprowadza szereg aktualizacji, które mają ułatwić nowym graczom udany start, a także umożliwić obecnym graczom rozpoczęcie przygody od nowa, jeśli tak zechcą, w celu poszerzenia swoich doświadczeń. Nowy klient gry oficjalnie obsługuje kilka języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, polski, czeski i turecki. Gracze z Ameryki Północnej, Europy oraz Ameryki Łacińskiej mogą teraz dołączyć do tego nowego serwera i wspólnie cieszyć się rozgrywką. Chociaż oficjalnie obsługiwane języki ograniczają się do tych wymienionych, po uruchomieniu serwera nie ma żadnych ograniczeń językowych. Rozpoczęcie nowego serwera wiąże się z różnymi specjalnymi ulepszeniami i bonusami, które umożliwiają szybki awans w poziomach postaci. Niektóre z tych ulepszeń obejmują podwójne punkty doświadczenia do 3 października, podwójne punkty doświadczenia dla członków rodziny, podwójną częstotliwość wypadania przedmiotów oraz podwójną ilość złota. I to wszystko na przestrzeni jednego miesiąca. Ponadto dostępna jest specjalna sezonowa przepustka bojowa dostępna wyłącznie na nowym serwerze. Przepustka zawiera zarówno poziomy darmowe, jak i premium, a nagrody obejmują unikalne przedmioty, takie jak tresowany zwierzak, oswojona meduza oraz nowy tytuł – meduza. Wprowadzenie postaci na nowy serwer może skutkować zdobyciem wyjątkowych nagród, których nie można zdobyć gdzie indziej. Razem z wprowadzeniem nowego serwera gra doczekała się także nowej aktualizacji z ulepszeniami jakości życia oraz dodatkowymi wydarzeniami. Dla zainteresowanych firma Gameforge przygotowała sekcję często zadawanych pytań oraz bloga, które dostarczają dodatkowych informacji na temat tych zmian i udzielają odpowiedzi na ewentualne pytania.
Blizzard podjął decyzję o zawieszeniu handlu między graczami w Diablo 4 ze względu na wykorzystywanie luki w grze, która umożliwiała duplikowanie przedmiotów i złota. Chociaż wprowadzono łatkę 1.1.2, handel nadal pozostaje wyłączony. Wczesnym rankiem pojawił się post na oficjalnych forach Diablo 4 informujący graczy o zawieszeniu handlu w związku z wykorzystywaniem tego exploitu. Według tego gracze tracili połączenie z serwerem w trakcie handlu, a towarzyszący temu crash gry pozwalał na powielenie przedmiotów w oknie handlowym. Przedstawiciel Blizzarda wyjaśnił, że takie nadużycia naruszają umowę licencyjną EULA i mogą skutkować banami. Menadżer społeczności podkreślił, że przypadkowi gracze, którzy wzięli udział w handlu z wykorzystującymi exploit, nie będą karani. Ta sytuacja miała miejsce w dniu wydania łatki 1.1.2 dla Diablo 4, która domyślnie wprowadziła graczy do kanału handlu. Jest to bez wątpienia niefortunny moment, ponieważ wielu graczy liczyło na ułatwienie handlu dzięki temu nowemu ustawieniu, ale obecnie konieczne jest oczekiwanie na usunięcie problemu związanego z exploitami przez Blizzarda. Mortal Online 2 wprowadziło obszerną aktualizację dotyczącą kontroli terytorium i oblężenia, wprowadzając szereg nowych mechanizmów i funkcji, które umożliwiają graczom interakcję z innymi oraz rywalizację o kontrolę nad obszarami gry. Twórcy gry, firma Starvald, przeprowadzili liczne testy, aby upewnić się, że aktualizacja jest stabilna i teraz gracze mogą cieszyć się jej zawartością. Zmiany wprowadzone w tej aktualizacji zostają opisane jako monumentalna zmiana w świecie Mortal Online 2. Teraz gracze będą mogli rywalizować o kontrolę nad obszarem Myrland, budując struktury, wzmacniając je, przygotowując się do obrony oraz angażując się w oblężenia i wiele innych działań. Kluczowym elementem tej aktualizacji jest wprowadzenie koncepcji terytorium, czyli obszarów, na których gracze będą mogli budować i umieszczać NPC-ków. Począwszy od prostych domów graczy, można tworzyć rozbudowane struktury, łączyć je z domami innych członków gildii, aby rozszerzać obszary kontrolowane przez gildię. Poprzez ulepszanie budynków i twierdz gracze mogą rozszerzać terytorium, które znajduje się pod ich kontrolą. Aktualizacja zawiera także 20 nowych zaklęć związanych z elementalizmem, podzielonych na dwie nowe grupy. Emanacja i układ. Rozbudowana aktualizacja wprowadza wiele opcji oraz rywalizacji oraz możliwość budowania i współpracy z innymi graczami. Wprowadzenie różnorodnych mechanizmów budowy, ulepszania i wzmacniania terytorium w czasie tworzy dogłębny system, który sprawia, że odniesienie potencjalnego zwycięstwa jest wyjątkowo satysfakcjonujące. Deweloper Timmy Studio Group ogłosił powrót klasycznej strzelanki pierwszoosobowej opartej na wokselach, Delta Force, która zadebiutowała na PC-tach ćwierć wieku temu. Nowa gra będzie dostępna na wielu platformach, w tym PC-tach, konsolach i urządzeniach mobilnych. Szczegóły zostaną ujawnione podczas prezentacji podczas Gamescom Opening Night Live w przyszłym tygodniu. Tryb wieloosobowy na dużą skalę był istotną cechą oryginalnej Delta Force, a wydaje się, że również w nowej wersji gry będzie to ważny element, co sugeruje zwiastun rozgrywki. Producent Shadow Goo wyjaśnił, że zespół zawsze był zainteresowany tworzeniem realistycznych strzelanek o tematyce wojskowej. Delta Force miała ogromny wpływ na nich, a teraz chcą kontynuować dziedzictwo tej serii, wprowadzając nowe innowacje i ewolucje w funkcjonalnościach, które nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, takich jak walka na dużą skalę w otwartym świecie i operacje specjalne. Nowa Delta Force ma za zadanie zachować ducha oryginalnej gry, wprowadzając jednocześnie klimat niedalekiej przyszłości zarówno pod względem artystycznym, jak i fabularnym. Twórcy pracują nad autentycznym przedstawieniem motywów militarnych, korzystając z prawdziwych aktorów do budowy postaci, fotogrametrii do tworzenia 3D świata oraz porad byłych członków sił specjalnych w celu uzyskania autentycznego tonu związanego z profesjonalizmem i realizmem militarnym. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu subskrypcji i do usłyszenia niebawem. Cześć!